wszystkie dzieci, które tutaj przyjdą, wyszły zdrowe i zadowolone. Oddział niemowlęcy i patologii noworodka w Chorzowie, który mieści się w szpitalu dziecięcym przy ulicy Truchana, przeszedł kapitalny remont. Modernizacja objęła m.in. sale łóżkowe i węzły sanitarne, wymieniono instalacje, dostosowując je do obecnych wymogów technicznych i prawnych, a także wydzielono 3 części oddziału z odrębnymi wyjściami z zewnątrz i śluzami pomiędzy. Na tym oddziale w tej chwili wszystkie sale będą jedno-dwuosobowe, są dobrze wyposażone. Widać, że są kolumny, do których można podłączyć tlen, sprężone powietrze. Aparaturę można też zainstalować. To jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli jest ciężko chore dziecko, to nawet sobie nie wyobrażamy czasami, pacjenci, prawda, postronni, ile takiej aparatury trzeba podłączyć, żeby dziecku zapewnić pełny komfort i bezpieczeństwo. Każdy z rodziców, który zobaczy teraz, a pamięta, jak wyglądał, to powie, że to jest kolosalna zmiana wszystkiego. Jest nowoczesny, funkcjonalny, posiada pełne wyposażenie. Myślę, że będzie sprzyjał pobytowi i niemowlaków, i ich rodziców. Jest to kolejna inwestycja, która na pewno możemy być wszyscy dumni, a przede wszystkim mali pacjenci mogą być dumni i cieszyć się z tych komfortowych warunków, jakie żeśmy im zdołali stworzyć. Koszt był 1 800 000. 800 tysięcy złotych dało miasto, a szpital dołożył 1 000 000 zł. Wydaje mi się, że każdy z nas lubi otaczać się ładnymi przedmiotami, przebywać w dobrym otoczeniu. Czujemy się wtedy lepsi i nasza praca jest na pewno lepsza i pacjenci będą szybciej wracać do zdrowia. Chorzowska młodzież przebiegła przez Chorzów z biało-czerwonymi flagami w dłoniach. W ten sposób postanowiła uświetnić obchody Dnia Niepodległości. Staram się szanować to, za co walczyli moi przodkowie, nasi przodkowie, bo jest to nasze dziedzictwo narodowe, nasza historia i powinniśmy darzyć to odpowiednim szacunkiem. Jestem fanem sportu, więc moim zdaniem jest to bardzo dobra opcja. I bardzo mi się podoba taki sposób właśnie świętowania. Myślę, że jest to taka fajna młodzieżowa inicjatywa. Jak widać, mamy bardzo dużo chętnych na ten bieg. Zawsze jest to duża inicjatywa, duże przedsięwzięcie i myślę, że dlatego to jest taka forma. Kolejna nowa trasa, kolejne nowe miejsca, które chcę pokazać w tej swoistej lekcji historii wychowania obywatelskiego. No i kształtować taki patriotyzm na miarę naszych możliwości i miarę naszych czasów. Pokazać im, że nie tylko kiedyś było modne hasło w zdrowym ciele, zdrowy duch, ale i dzisiaj jest modne, żeby dzisiejszy patriotyzm tego młodego człowieka kształtować w taki nowoczesny sposób, wlewając w ich serca i umysły to, co ważne, to, co potrzebne, kulturę duchową, kulturę narodową, historię naszego kraju, a z drugiej strony też na zasadzie takiej rekreacji, trochę sportu, trochę nauki. Jedenastego listopada Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu zorganizował 21. Biesiadę Rocznicową. Świętujemy tutaj rocznicę wybudowania naszej hali sportowej, właśnie tej, w której w tej chwili się znajdujemy. I nawiązaliśmy, ponieważ huczne było również mówienie o tym, że w tym roku Elka ma swoje 50 lat, więc połączyliśmy te dwa wydarzenia i mamy właśnie wybudowanie hali i wybudowanie naszej chorzowskiej Elki. Myślę, że to jest okazja, by się właśnie spotkać dzisiaj w tym miejscu, na hali Morris, gdzie się odbywa już 21. Biesiada. Jest to dzień, w którym mieszkańcy Chorzowa mogą się zintegrować, posłuchać, pośpiewać. No to jest dobra zabawa. Zagwarantują nam to ci wszyscy wykonawcy, którzy dzisiaj tutaj wystąpią. Nasza biesiada różni się trochę od tych innych biesiad tym, że u nas jeszcze można potańczyć i na to liczymy, że od pierwszych taktów, od pierwszych wykonawców ludzie ruszą do tańca. Oprócz tego oczywiście jakiś poczęstunek, posiłek, ale myślę, że wszyscy wyjdą zadowoleni jak co roku. Ludzie się fantastycznie od początku bawią do samego końca. No, publiczność przede wszystkim dopisuje. Jest to święto narodowe, dlatego też no, z tego względu ludzie mają czas, przychodzą i generalnie atmosfera jest wyjątkowa. W Chorzowie byliśmy już nieraz, także wiemy, że zawsze tu spotykamy się z ludźmi, którzy naprawdę potrafią się dzielić radością, a to chyba najważniejsze w dniu dzisiejszym. Indie,
w obiektywie młodych chorzowian to tytuł wystawy uczniów liceum imienia Juliusza Słowackiego, którą otwarto w Chorzowskim Centrum Kultury. Chorzowscy podróżnicy od lat przemierzają drogi i bezdroża Europy, Azji, Afryki, obu Ameryk i Australii. To okazja do zebrania sporego archiwum fotograficznego. Moja fotografia została zrobiona w Kanyakumari. Jest to miejsce najdalej położone na południe w Indiach. I przedstawiam na kobietę w swoim codziennym życiu, w pracy, która sobie po prostu siedziała i patrzyła na nas. To jest zdjęcie zrobione w jednej z kamiennych świątyni hinduskiej, w której byliśmy. Byliśmy w kilku takich, ale ta szczególnie do mnie przemówiła, ponieważ jest ona zrobiona z ciemnego kamienia, plus te kobiety w tradycyjnych strojach sari, które były na tle właśnie tej ściany. Było to nieraz dosyć trudne, a czasem niebezpieczne, jak w przypadku mojego zdjęcia. Może w tym przypadku akurat nie było to niebezpieczne, ze względu na to, że małpy mają dosyć dużą słabość do wszystkich okularów czy też właśnie aparatów. A więc korzystając z okazji, że tym razem było dosyć daleko, zrobiłem właśnie zdjęcie makaków na Sundarbanach. To są zdjęcia głównie uczniów, są też niektóre zdjęcia naszego dyrektora i są to zdjęcia z wyprawy, która miała miejsce w te wakacje. No i przede wszystkim one pokazują jakiś nasz punkt widzenia całej wyprawy i tego, jak my patrzyliśmy na Indie, bo to jest przecież obraz przez nasz obiektyw. Cały czas coś się dzieje i coś można ująć. To wynika z tego mrowia ludzi, z tych 1,3 miliarda, ale też z niesamowitej, wielotysiącletniej spuścizny, którą możemy obserwować, którą możemy dotknąć wręcz i poczuć się jak gdzieś tam w starożytności, w miejscach znacznie starszych niż Grecja czy Rzym. Niezaprzeczalnie naprawdę to był wyjazd życia. Na pewno nauczył mnie doceniać to, co mam tutaj, chociażby ciepłą wodę czy jedzenie cały czas, albo też nauczyło mnie to po części, jak bardzo kocham swoją rodzinę, ponieważ nie widzieliśmy się z nimi 7,5 tygodnia. Dla mnie było to bardzo długo. To jakie rzeczy mogą mnie poruszyć, że gdzie jest ta granica, pomiędzy którą już raczej postaram się, znaczy raczej nie przekroczę, ale tak samo to, jakie instynkty potrafią w człowieku wywołać takie zwyczajne ludzkie sytuacje, o których my tak naprawdę na co dzień nie myślimy. Ja jestem z kolei przekonany, że nikt z moich uczniów nigdy nie stanie za szmatą z napisem Biała Europa.